Po załadowaniu danych możesz je przejrzeć i wyedytować w taki sposób, aby były one we właściwym formacie. Jak możesz zauważyć, z lewej strony znajduje się pasek zapytań z załadowanymi tabelami. W środkowej części masz podgląd danych, a na prawym panelu, to jest ustawieniach zapytania, możesz zmienić nazwę tabeli oraz obserwować historię dokonanych modyfikacji. Z poziomu tego okna możliwe jest również na przykład cofnięcie jakiejś wprowadzonej zmiany. Zacznijmy od nazw kolumn. Chcąc ją zmienić, wystarczy kliknąć dwukrotnie w nagłówek i wprowadzić nową. Moja tabela posiada już zdefiniowane typy pól, dlatego przy nazwach widoczne są różne symbole. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmienić. Wystarczy kliknąć w wybrany typ i pojawi się szereg opcji. Wybierając ikonkę asysty, możesz dokonać filtrowania, a klikając w nagłówek danej kolumny prawym klawiszem myszy, rozwija się cały zestaw opcji. Możesz między innymi usuwać duplikaty oraz całe kolumny, zduplikować kolumnę, zmienić typ czy jej kolejność. Dla przykładu sprawdźmy typ w kolumnie data zamówienia. Jak już wspomniałem, wystarczy kliknąć w symbol obok nagłówka i wybrać właściwy, lecz zduplikuj tą kolumnę, aby zobaczyć więcej funkcji. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy w nagłówek tej kolumny i wybierz duplikuj kolumnę. Jak widzisz, pojawiła się ona na końcu Twojej tabeli. Zmień jej nazwę oraz sprawdź typ. Power BI bardzo dobrze współpracuje z datami. W tym celu zaznacz całą kolumnę i w karcie Dodaj kolumnę kliknij polecenie Data skrywające więcej opcji. Na podstawie daty Power BI może na przykład utworzyć kolumnę z nazwą miesiąca czy chociażby wskazać nazwę dnia. Co więcej, kolumnę możesz rozdzielić. Dla przykładu rozdziel kolumnę kod i indeks produktu. W tym celu kliknij prawym klawiszem myszy w nagłówek i wybierz opcję podziel kolumny według ogranicznika. Pojawi się okno, w którym należy wybrać rodzaj ogranicznika oraz sposób dzielenia. W Twoim przypadku pozostaw spację oraz opcję każde wystąpienie ogranicznika i zatwierdź klikając OK. Jak widzisz, kolumna została rozdzielona.